Drodzy, chciałbym przypomnieć i chciałbym wrócić do słowa, które jest zapisane w liście do Efezjan i chciałbym poruszyć tą kwestię, jak ona jest istotna, jak ona jest ważna, jeśli chodzi o budowanie, wzajemne budowanie siebie, do czego Kościół, do czego my jesteśmy powołani. Wczoraj na spotkaniu dla katechumenów mówiliśmy o Kościele, troszeczkę żeśmy zaczęli mówić, czym jest Kościół, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, do czego Bóg wzywa każdego z nas, każdego, którego przyłączył do Kościoła. Czytamy w liście do Efezjan 4,16 tak, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Zwróćcie uwagę, całe ciało spojone, związane, czerpie z głowy i ono rośnie i buduje samo siebie w miłości. Czyli apostoł Paweł w tym liście do Efezjan mówi, że jest Boża duchowa siła w Kościele, w ciele Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy chciałbym, żebyśmy mieli to spojrzenie na Kościół, czy też przypomnieli sobie właściwie to spojrzenie, jakie ma głowa Kościoła, Jezus Chrystus, na nas tutaj zgromadzonych i na wszystkie zbory, które są na obliczu ziemi. Pamiętacie, że Słowo Boże przyrównuje Kościół do świątyni Bożej. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią i że Duch Boży mieszka w was? Jest przyrównany do budowli, którą Bóg wznosi dla swojej chwały. Jest nazwany też mieszkaniem Boga żywego. To jest takie ciekawe, że Bóg od samego początku, już na przykładzie Izraela i kontynuuje to w Nowym Przymierzu z nami, kiedy mówi, że czyni z nas swoje królewskie kapłaństwo. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, wierszu 5 i 6, czytamy takie słowa. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I dokładnie te słowa powtarza apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, że jesteśmy narodem świętym, jesteśmy królewskim kapłaństwem, jesteśmy wybranym ludem. A więc kiedy patrzę na Kościół, patrzymy jeden na drugiego, powinniśmy widzieć, patrzeć jako na świątynię Pana, jako na kapłaństwo święte, jako królewskie kapłaństwo. To daje taką właściwą ocenę, wartość Kościoła Jezusa Chrystusa. Jeżeli Bóg mówi tak, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą mi ludem moim. Ja zadaję sobie pytanie, przecież Bóg, który jest w trzech osobach, on nie potrzebował jakby żadnego towarzystwa, aby czegoś nowego doświadczać, bo te wszystkie relacje miłości są w Bogu, a jednak stworzył nas, stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, aby zamieszkać pośród ludzi, aby zamieszkać wraz z ludźmi. I kiedy apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, zamieszkam, będę się przechadzał pośród nich, to od razu wracam myślą do ogrodu Eden, gdzie Bóg stworzył pierwszego człowieka, Adama i Ewę, i on tam przechadzał się w powiewie dziennym i człowiek mógł z Bogiem rozmawiać. I jakby do tego samego Bóg chce nas teraz w Jezusie Chrystusie przyprowadzić, abyśmy znowu mogli być, ci, którzy upadli, zostali wykupieni, podniesieni, usprawiedliwieni, abyśmy znowu mogli być w obecności Boga, abyśmy mogli oglądać Boga tak, jak to kiedyś było od samego początku. A więc budowla Boża, przybytek święty, mieszkanie Boże.
Bóg mówi, będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Wszechmogący Pan. Czy może być coś większego, jeśli chodzi o nas ludzi, co Bóg nam oferuje? On chce z ciebie i ze mnie uczynić swojego syna, swoją córkę. Czyli inaczej mówiąc, on buduje sobie, powołuje sobie rodzinę, aby być z tą rodziną na wieki, jako odkupiciel, jako zbawiciel. I tutaj wracam do myślą do tego fragmentu. Kościół, który nie jest, jak mówiłem wczoraj na naszym spotkaniu, Kościół to nie jest zlepek przypadkowych ludzi. Kościół to są ludzie, którzy zostali przez Ducha Bożego zrodzeni do nowego życia. To nie są ludzie, którzy postanowili, że no, oni tam będą w jakimś kościele, bo tak wypada. Ale nie, to są ludzie, którzy doświadczyli łaski, którzy doświadczyli przebaczenia swoich grzechów i którzy doznali tej Bożej wewnętrznej przemiany serca. Bóg mówi, dam im nowe serca i mojego ducha włożę do ich wnętrza. Stali się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie i Bóg nas połączył w Kościół. Jak wczoraj też mówiliśmy, słowo Kościół, Eklezja oznacza zgromadzenie ludzi przez Boga osobiście wywołanych z tego świata, z ciemności, ze śmierci do społeczności z żywym Bogiem. A więc królewskie kapłaństwo, nowe stworzenie, święty, wybrany Boży lud. I tak Bóg mówi o swoim Kościele, tak Bóg mówi o nas, tak Bóg mówi o tobie i o mnie. I tutaj jest napisane, że ten Kościół, który on powołał do istnienia, ten Kościół jest spojony, jest związany z sobą nawzajem, jego członki, i działa według przeznaczenia dla każdego przez Boga wyznaczonego, działa i rośnie i buduje siebie nawzajem. I chciałbym się skoncentrować na tym, przypomnieć nam na tym, jak bardzo ważne jest to wezwanie, aby każdy z nas w sposób świadomy budował jego ciało, to jego zgromadzenie wybranych i wywołanych. Ja wiem, że wiele rzeczy robimy, ale chcemy się zachęcić do tego, aby to było świadome, jasne oddanie i poświęcenie dla jego Kościoła, dla jego zgromadzenia. Jestem całkowicie przeciwnikiem ludzi, którzy wędrują od zboru do zboru, którzy nie chcą się identyfikować z danym lokalnym zborem, dlatego że Słowo Boże wyraźnie przed tym przestrzega. Jeżeli w Nowym Testamencie znajdujemy kilkadziesiąt określeń, aby jeden drugiego budował, zachęcał, miłował, to zawsze odniesione to jest do lokalnego zboru. A więc nie mogę być. Wiecie, są ludzie, że tak powiem, którzy uważają się za wielce duchownych, oni mają na każdą sprawę wielkie nauki, prawda? Wiedzą, jak powinno być, kto co powinien robić, a czego nie powinien robić. A jak go zapytasz, ale gdzie jest twój zbór? On nie ma zboru. To znaczy, kim ty jesteś? Że stoisz z boku, że wszystko oceniasz, ale tak naprawdę nie stałeś się częścią czegoś, co Bóg buduje dla swojej chwały. Bo Bóg buduje, Jezus, głowa Kościoła, buduje Kościół dla swojej chwały, aby było Bożym mieszkaniem, miejscem działania Boga i miejscem posługiwania Boga pośród swojego ludu i przez swój lud. Tak więc to ciało jest spojone, to ciało jest związane. Nie da się zbudować budynku z rozrzuconych czy różnie rozrzuconych cegieł czy kamieni, prawda? Budynek, no musisz kłaść kamień na kamień, mocno wiązać za prawą i wtedy dopiero powstaje miejsce do zamieszkania. I Bóg robi to samo z nami. Dlatego Jezus nie przyszedł, jeszcze nie przyszedł. Bo jego świątynia jeszcze nie jest dobudowana. Bo jeszcze są miejsca, jeszcze potrzeba dołożyć żywych, ożywionych przez Boga kamieni, aby mogły stać się zupełną budowlą, pełną budowlą, o którą Bóg powie, tak, to jest koniec, to jest moje dzieło. Pytanie jest, czy
Ty tam jesteś. Czy jesteś w tej budowli? Pan Jezus powiedział, ja zbuduję mój Kościół i bramy piekieł, jak mówią stare tłumaczenia, ale tekst grecki mówi bramy Hadesu, czyli bramy śmierci, krainy umarłych, nie przemogą Kościoła. Jezus mówi, że On jest przede wszystkim budowniczym Kościoła. I ja chciałbym być tam, gdzie jest Jezus. Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym być razem z Jezusem i budować, pomagać budować mu Jego Kościół. Prawda? Jeżeli On jest głową i On buduje Kościół, On też pokazuje, w jaki sposób go buduje, ale On go buduje według swojego planu i swojego zamysłu. Mówi, nikt nie jest w stanie tego dzieła, które dokonuje na ziemi, z ludzkich serc, z ludzkich dusz, nikt nie jest w stanie pokonać, bo to jest Jego świątynia. I drodzy, chociaż tą ziemską świątynię, ta ziemska świątynia została odrzucona i zburzona, to ta świątynia duchowa, którą jesteśmy, ona będzie trwała na wieki dzięki łasce i mocy Bożej. Jezus mówi, ja go buduję. Kiedy patrzymy do tego listu do Efezjan w 5 rozdziale, też wczoraj to czytaliśmy, zobaczcie, jak on buduje ten Kościół. Jakie jest serce Jezusa odnośnie zboru, odnośnie Kościoła, który on buduje. Czytamy tak, od 25 wiersza w 5 rozdziale. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Tu są niesamowite słowa. Kiedy Chrystus mówi o Kościele, mówi z wielką miłością o nas. Z wielką miłością o swoich zborach. On zapłacił cenę swojego życia, aby jego Kościół mógł powstać, aby mógł nas wykupić. Dlatego nigdy, wiecie, są różne sytuacje w naszym życiu, ale nigdy nie powinniśmy w jakiś sposób lekceważący, nie daj Boże pogardliwy mówić o Jego ciele, o Jego Kościele. Bo On oddał życie, On ten Kościół umiłował aż do końca. Ktoś powie, kto oddaje życie? Za ludzi, którzy nie liczą się z Bogiem, za ludzi, którzy są daleko od Boga. Ale Biblia mówi, że umiłował nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. I On widział w tobie i we mnie, widział jakby naprzód, że ty i ja staniemy się częścią Jego Kościoła, częścią Jego wybranego ludu. Inaczej mówiąc, patrzył z wielką miłością na każdego z nas. I ktoś z nas mógłby powiedzieć, ale ja w tym człowieku nie widzę żadnego dobrego materiału. Ale Bóg widział ciebie i mnie. I Bóg nas zbawił, Bóg nas oczyścił. Bo przecież byliśmy krnąbrni, pełni zła i nieczystości, a jednak Boża miłość podążała za nami. I Bóg nas wyrwał, ożywił, jako żywy kamień umieścił w swojej świątyni. Czy to znaczy, że nie potrzebujemy jeszcze oszlifowania? Jak najbardziej potrzebujemy, bo Biblia wyraźnie mówi, abyśmy dążyli do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc umiłował, wydał za Kościół, oczyścił go kąpielą wodną. To znaczy, że w ten sposób on buduje swój Kościół poprzez krew, poprzez ofiarę, poprzez poświęcenie. On buduje swój Kościół. Oczyszcza nas przez swoje słowo. Posyła słowo, możesz brać z jego słowa i Bóg będzie oczyszczał twoje życie, moje życie, aby nas przygotować na ten dzień, kiedy Jezus przyjdzie. Zobaczcie, on mówi, chce przysposabia Kościół dla siebie pełen chwały, bez zmazy, bez skazy czy czegoś w tym rodzaju. Usuwa wszelki brud, wszelką nieczystość życia swoich dzieci.
I pozwalajmy Bogu, aby On to robił z nami. Że jeżeli Bóg do nas mówi przez swoje słowo, coś nam pokazuje, to pozwólmy, żeby to słowo pełne mocy, jak miecz, odcięło i usunęło z nas to, co jest zmazą i skazą w naszym życiu, aby był święty i niepokalany. I dalej tam jest napisane, że tak jak nikt ciała swego nie ma w nienawiści, ale je żywi, pielęgnuje jak Chrystus Kościół. Czyli ty i ja jesteśmy nie tylko prowadzeni, nie tylko doprowadzani przez Pana do uświęconego życia, ale jesteśmy pielęgnowani, karmieni, żywieni przez Niego. On wszystko to udziela, aby budować Kościół, budować to święte zgromadzenie. On dał także do budowania swojego Kościoła, dał służby, o których mówi apostoł Paweł w tym 4 rozdziale listu do Efezjan. I on ustanowił, on ustanowił Jezus Chrystus jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Po co on ustanowił, dał, wybrał niektórych spośród swoich dzieci, dał im szczególne namaszczenie do szczególnego rodzaju posługi, jaką nie mają inni, większy autorytet i większe namaszczenie. W jakim celu? W 12 wierszu, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Inaczej mówiąc, Boże Słowo, głowa Kościoła i te służby w postaci ludzi mają przygotować każdego członka zboru do tego, aby służyć i aby budować Kościół, aby budować zgromadzenie. Drodzy, tak więc, żeby służyć i budować, muszę być częścią tej lokalnej społeczności, aby móc w sposób wymierny w tym względzie usługiwać. Ja tak sobie myślę, Boże, chciałbym, żebyś posłał do naszego zboru takiego, wybaczcie za określenie, rasowego ewangelistę. Takiego namaszczonego ewangelistę, który będzie głosił to samo, co my głosimy, ale będzie to jakieś to namaszczenie, które będzie w szczególny sposób dotykać serc i sumień ludzi, słuchaczy, aby jakby stanęli w świetle prawdy Bożego Słowa i byli poruszeni przez moc Bożego Słowa. Wiecie, jestem przekonany, że przecież jest inny autorytet apostoła, proroka, ewangelisty, nauczyciela i pasterza. To są różne namaszczenia w Kościele, tak jak są różne dary w Kościele. I pamiętam jedno z nabożeństw, które mieliśmy lata, dziesiątki chyba lat temu w Ustroniu. To był człowiek, który przyjechał jako gość, nie wiem, z Ameryki, z Kanady, starszy człowiek. I ludzie przyszli na to nabożeństwo wtorkowe i on głosi. Wiecie, głosił tak monotonnie, tak spokojnie. Ja tak siedzę, tak go słucham, a on robi wezwania. Mówię, kto wyjdzie? A tu patrzę, a tu chyba 7 osób na środku chce oddać swoje życie Bogu. Wiecie, jak Bóg mnie zawstydził. Ja musiałem pokutować. Ja mówię, Panie, przebacz mi. To jest namaszczenie, które ktoś ma. Ale po co to jest? Oni mają przygotować Kościół, ciebie i mnie, do usługiwania w tym Kościele w ten właściwy sposób, do tego, abyśmy byli tymi, którzy chcą z całego serca służyć i budować swój zbór, w którym Bóg cię umieścił, w którym Bóg cię postawił. Tak więc jest Jezus, są ci szczególni, obdarowani słudzy, ale bez ciała to by nie działało. Bóg ma członki. My jesteśmy członkami Jego ciała. Jesteśmy Jego ciałem, każdy z nas. I w tym liście jest napisane, że On działa poprzez poszczególne członki. Przez każdego z nas to ciało rośnie i buduje siebie samo w miłości. Czasami proste rzeczy, kiedy czytam
Biblię, czy Stary, czy Nowy Testament, Bóg pokazuje nam wielkich mężów wiary razem z ich ułomnościami i słabościami. I to jest zachęcające, prawda? Każdy z nas ma swoje mocne i słabe strony. Jesteśmy silni, a czasami zawodzimy i upadamy. Potrzebujemy tego wsparcia jeden od drugiego. Słowo Boże o tym mówi bardzo mocno. I kiedy tak przyglądam się apostołowi Pawłowi, czy też jak w czwartek mówiłem tutaj o Mojżeszu, pamiętacie, kiedy Mojżesz stanął na górze, aby się modlić, musiał mieć wokół siebie braci, którzy będą podtrzymywać jego ręce w modlitwie, bo inaczej on by przegrał i lud Boży by przegrał. I tak samo apostoł Paweł wielokrotnie mówi takie zdumiewające słowa. Mówi, cieszy się, że ktoś przyszedł i podniósł go na duchu. To znaczy, że Pawle, ty, tak wielki apostoł, z tak wielkim namaszczeniem, potrzebowałeś braci, którzy by cię podnieśli na duchu. Właśnie tak to zostało wyrażone. Albo pisze, że kiedy był w więzieniu, inny z braci tam przybył i pokrzepił go. Popatrzcie, wielcy Boży ludzie, przez których Bóg dokonywał niezwykłe znaki i cuda, tak jak ty i ja potrzebowali zachęty, potrzebowali pocieszenia, potrzebowali wsparcia. Jak to jest możliwe, że apostoł Paweł prowadzony przez Ducha Świętego jest w Troadzie, nad brzegiem tam blisko już później Macedonii, Grecji, jeszcze w Azji, porcie, w Troadzie. I Biblia mówi, drugi list do Koryntian mówi, że on tam był, zastał otwarte drzwi dla zwiastowania Ewangelii, czyli miał tą świadomość, raz, że Bóg go posyła, były możliwości, aby głosić, ale on mówi, nie zaznałem spokoju ducha, bo brakowało mi Tytusa. I nie wiedziałem, co się dzieje. I apostoł Paweł zrezygnował z czegoś, co powinien zrobić, z powodu tego, że nie było tego brata. I udał się dalej w podróż. Zobaczcie, czasami jak bardzo ważna jest obecność czy nieobecność. To, że jestem i daję wsparcie, to, że modlę się, że błogosławię, że uczestniczę, to jest niesamowite i najwięksi Boży słudzy takiej zachęty potrzebują. Ja czytałem mówiłem wam o tym, o jednym z, nie mogę sobie nigdy jego nazwiska przypomnieć, świetny nauczyciel słowa ze Stanów. W każdym razie on mówi tak, kiedy wygłaszałem, zwiastowałem Boże Słowo, ktoś podszedł, mówi, wspaniałe to było, co mówiłeś, ja w tym będę uczestniczył. No i mówi tak, wyglądałem go na następny raz i na następny raz i na następny raz, przeszedłem przez cały cykl, a jego od tej pory już nie było. Z jednej strony pierwszego dnia dał mu zachętę, a później go totalnie zniechęcił. Jakby zabrał mu takie poczucie, wiecie, tej zachęty, którą on miał. Proste wydawałoby się rzeczy, kwestia obecności, a jednak sprawia, że budujemy siebie nawzajem. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie, pisze Paweł w liście do Tesaloniczan 5:11. Zachęcać i wspierać. Słowo Życia to tłumaczy tak, dlatego zachęcajcie się nawzajem i wspierajcie tak, jak to dotąd czyniliście, czyli to budowanie. Piotr pisze tak, i wy jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I jakie to są te duchowe ofiary? Ja myślę, że między innymi uwielbianie Boga, śpiew, modlitwa, to są te duchowe ofiary, które składamy Bogu. Myślę, że tego jest nasze życie i tak dalej, nasze oddanie, ale choćby tyle, prawda, abyśmy budowali Kościół, budowali zbór. To słowo budować oznacza podnosić, ulepszać, budować. I myślę, że dobrze jest sobie przypominać, ale
Po co ja to mówię? Nie chodzi mi o to, żebyśmy wiedzieli. Tu chodzi o świadome działanie właśnie w tym kierunku, aby budować Kościół, aby okazywać te przejawy, które świadczą, że jesteśmy zaangażowani w budowanie. Wierzę, że ta budowla święta, którą jest Kościół, musi być budowana świętymi rzeczami. Mam na myśli Słowo Boże. Słowo Boże, pamiętacie, wszystko jest poświęcone przez dwie rzeczy. Przez Słowo Boże i modlitwę. Dlatego przed jedzeniem się modlimy, prawda? Wszystko jest poświęcone, jakby w tym momencie, kiedy błogosławię, kiedy się modlę, ja to oddzielam dla Boga. No co ty, jedzenie oddzielasz dla Boga, jesz tam kanapkę, ale poświęcasz to przez słowo i modlitwę. A czy nie czytamy w liście do Kolosan, czy jecie, czy pijecie, wszystko czyńcie dla Bożej chwały. Inaczej mówiąc, wszystko, co jako Boży człowiek, Boże dziecko robisz, czy w pracy, czy w domu, czy jesz, czy kładziesz się spać, to wszystko, dlatego że jesteś królewskim kapłaństwem, to wszystko ma przynosić chwałę Bogu. Prawda? Wszystko, całe nasze życie jest w momencie nawrócenia oddane Bogu na służbę. Aby służyć i aby budować. A te urzędy czy te służby są po to, aby nas przygotować, abyśmy wiedzieli, jak służyć i jak budować Kościół Jezusa Chrystusa. Ale żeby go budować umiejętnie, żeby go budować z tych Bożych rzeczy, nie z siana i słomy, ale ze złota, srebra i drogich kamieni, jak mówi apostoł Paweł, to te drogie kamienie, złoto i srebro, to jest Jego święte słowo. To jest Jego prawda, do której czasami się dokopujemy, rozmyślając nad Bożym Słowem, zastanawiając się nad Bożym Słowem. Dlatego jest napisane, że Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu. Słowo Chrystusowe. Drodzy, mam tą świadomość. Sam też muszę tego pilnować. Mam tą świadomość, że współczesne tempo życia, zajęć, działań sprawia, że zaniedbujemy, nie inwestujemy w swoje duchowe życie, aby Słowo Chrystusowe zadomowiło się w nas. Nie mamy z Nim relacji, społeczności. Nie musicie podnosić rąk i odpowiadać, ile dziennie, ile tygodniowo czasu spędzasz nad Bożym Słowem. Czy Słowo Boże cię fascynuje? Czy Biblia cię fascynuje? Czy bierzesz i czytasz księga za księgą? Albo zaczynasz studiować jakąś postać biblijną? Czego Bóg cię przez tą postać chce nauczyć? Przed czym przestrzec? Do czego zachęcić? Albo przed czym ostrzec? Bo jak Kościół ma być budowany? Przez Słowo Boże. Jest poświęcony, jest budowany przez Słowo Boże. Jeżeli nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, to inwestujesz w siebie, ale też inwestujesz w Kościół, w budowanie Kościoła, bo będziesz nabierał myślenia, znowu powiem tak troszeczkę, manier, które wynikają z Bożego Słowa, postaw, zachowań, które wynikają z Bożego Słowa, z prawdy Bożego Słowa. Mamy być dosłownie przesiąknięci prawdą Bożego Słowa, karmiąc swoje serce, swój umysł, tak aby twoje i moje życie doznawało przemiany, uświęcenia. Przemiany taką, jaką w nas chce widzieć Bóg. Słowo Chrystusowe, Słowo Boże, niech mieszka, niech zadamawia się obficie w tobie i we mnie. Musimy do tego i powinniśmy, każdy z nas,
Nie tylko katechumeni powinni o tym usłyszeć, ale my powinniśmy sobie przypomnieć, muszę mieć, powinienem mieć dla własnego dobra i dla budowania Kościoła, dla tego wyzwania, które Bóg przede mną stawia, muszę mieć swój czas z Bogiem, z Bożym Słowem w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Popatrzcie, jak łatwo nam idzie czas na oglądanie czy wiadomości w internecie. Łapiecie się na tym? Tu jeszcze przełączacie, tu i godzina mija od tak. Ale na słowo, żeby troszeczkę się skupić, żeby się modlić, żeby szukać, pytać Boże, czego chcesz mnie nauczyć? Z czym będę mógł się podzielić w Kościele? W sensie świadectwa, że Bóg do mnie przemówił przez to słowo, ono mnie przemieniło. A jak będę mógł kogoś pouczyć, jak powinien zrobić, a czego nie, jeśli nie znam prawdy Bożego Słowa? Bo przecież tą umiejętność poznania prawdy i zachęty, i pocieszania, i napominania, te zadania, które stoją przed każdym z nas, będę mógł wykonać tylko wtedy, w sposób właściwy, kiedy znam Jego Słowo, kiedy wiem, jak to zrobić. Budujcie jedni drugich, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich, mówi Słowo Boże. Paweł mówi tak, mam pewność co do was, że jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać, napominać. Czyli czasami mówić nie tylko tak, mówić z miłością wprost, to i to jest niewłaściwe. Drogi bracie, droga siostro, to powinieneś to zmienić. Tak więc niech mieszka w was obficie. Paweł pisze do Tesaloniczan o Słowie Bożym, mówi tak, że ono skutecznie w was wierzących działa. Skutecznie. Ja chcę, żeby Boże Słowo skutecznie we mnie działało, żeby mnie zmieniało tam od środka, zmieniało mój sposób myślenia. A Paweł także pisząc do Tymoteusza z więzienia przed śmiercią mówi, że to słowo nauczy cię i naucza mądrości ku zbawieniu. Ono cię koryguje, ono pozwoli wykryć błąd, ono sprawi, że będziesz przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Tak więc mam budować Kościół, ale w ten Boży sposób, tak jak mój nauczyciel, jak nasz Pan, On, który jest Słowem, chcę, żebyśmy Go poznawali Jego Słowo i zgodnie z tym Słowem budowali i zachęcali siebie. Dlaczego Słowo nie dotyka czasami naszego życia? Dlaczego nic nie zmienia w Twoim i w moim życiu? Wiemy, że czasami bardzo mocno wiemy, że jest nie tak i nie tak powinniśmy postępować czy się zachowywać. Piotr pisze tak, żeby to słowo zadziałało, musicie przeorać swoje serce. Musicie, on mówi tak, odrzućcie złość, zdradę, obmowę i wtedy zapragnijcie niesfałszowanego mleka słowa. To jest to, co też Jezus nauczał, żeby ziarno Bożego Słowa wydało w tobie i we mnie owoc. Jeżeli wpadnie na skalisty grunt albo na ubitą drogę, jeżeli nie padnie na dobrą glebę, musi być gleba przeorana, gleba twojego, mojego serca. Po co to ma być? Abym ja doznawał budowania i abym budował Kościół. Abym wchodził w ten wymiar usługiwania, jaki Bóg tobie i mnie wyznaczył. Abym nie był, wiecie, tak jak w tym obrazie świątyni i wody żywej, która płynęła spod tronu. I Bóg mówi do proroka Ezechiela, wejdź do tej wody, odmierz 1000 łokci i wejdź. I wszedł po kostki. Odmierz 1000 łokci, następnej wszedł po kolana, później po pas. I dopiero później mówi, była taka woda, że nie byłem już w stanie pokonać tej rzeki, zacząłem pływać. I kiedyś tak nad tym rozmyślałem. Wiecie, my czasami chodzimy po kostki dosłownie w Bożym Słowie. Coś tam przeczytamy na szybko, tak jak kanapkę w pracy gdzieś ugryziemy, popijemy Coca-Colą i uważamy, że wszystko jest dobrze, a później są wrzody, żołądka i tak dalej. Inne rzeczy zaczynają się dziać. I tak samo jest z duchowym życiem, po kostki. A jak chodzę po kostki w jakiejś rzece,
to ja się mogę obrócić w każdą stronę, mogę robić, co mi się żywnie podoba. Ale kiedy już jestem po kolanach, jest trudniej, bo ta woda już zaczyna jakby troszeczkę mnie hamować i kontrolować. Ale jak już jesteś po pas, wiecie, jak się chodzi, jak chodzimy nieraz, prawda, jak trudno jest się posuwać. Nie ma tej swobody, ale Bogu nie o to chodzi. Mówi w obfitości, zanurzmy się w Bożym Słowie, abyśmy zaczęli płynąć. A jak płyniesz, to pozwalasz, że woda cię unosi. Nagle doświadczasz tajemnicy pływania, zwycięstwa. Oto płyniesz, jesteś niesiony mocą Boga, mocą Bożego Słowa. I nagle odkrywasz, wychodząc z tej wody, że po prostu tak jakbyś odpoczywał w Bogu, w tym, co Bóg mówi. Wychodzisz na zewnątrz i nagle odwracasz się i patrzysz, a po obu stronach rzeki są drzewa pełne owocu. Po co to jest? Jeśli Słowo mieszka w tobie i we mnie w obfitości, jeżeli jestem zanurzony w Słowie i pozwalam się prowadzić Bożemu Słowu, nagle w sposób naturalny zaczynamy wydawać dobry owoc dla Bożej chwały. Budujcie jedni drugich. Bez poznania, bez przebywania w Jego Słowie. Nie jestem w stanie ani zachęcić, ani pocieszyć we właściwy sposób, ani zbudować, jeśli nie pozwolę Bogu działać przez Jego Słowo w moim osobistym życiu. Kiedy doświadczam Boga i doświadczam Jego pocieszenia, mając osobiste doświadczenie z Bogiem, jestem w stanie zbudować drugiego, zachęcić i pocieszyć tym, czym Bóg mnie zachęcił i pocieszył. Prawda? Mówimy takie potocznie świadectwo. Wiecie, byłoby fantastycznie, gdybyśmy, zresztą zawsze jest taka możliwość, można podejść przed nabożeństwem i powiedzieć: pastorze, ja muszę powiedzieć, nie tylko, że ja chcę, ja muszę powiedzieć świadectwo, co Bóg uczynił w ostatnim czasie, jak Bóg mnie dotknął, jak Boże Słowo mnie dotknęło, jak Bóg mnie pocieszył. Byłem załamany, ale Bóg odświeżył mnie i na nowo jestem wzmocniony. Właśnie Paweł o tym pisze w liście do Koryntian w drugim, że tą pociechą, którą on doświadczał, on też może pocieszyć innych, kiedy doświadczają problemy. I w ten sposób też budujemy jedni drugich. Wiecie, u niektórych wierzących jest taki dylemat. Co jest ważniejsze? Dary ducha czy miłość? Bo wam przecież, bracia i siostry, czy ty nie wiesz, pokażę wam doskonalszą drogę. Miłość. No a później po tym 13 rozdziale czytasz zaraz początek 14 rozdziału: dążcie do miłości i usilnie zabiegajcie o dary. I usilnie zabiegajcie o dary. To jak to jest z tym? Ja, ktoś tak fajnie napisał i mi się to bardzo spodobało, że ta doskonalsza droga to jest miłość w połączeniu z darami. Nie możemy nigdy ustawiać ich naprzeciw, dlatego że jedno wynika z drugiego, z miłości do Boga, z obdarowania. Te dwie rzeczy razem funkcjonują. W samym liście do Koryntian, o ile teraz mówię z pamięci, chyba 14 razy jest Kościół, ten zbór w Koryncie jest wezwany, aby się budowali w miłości, w pokoju i tak dalej, aby się budowali jeden drugiego. Ale w tym 14 rozdziale, w samym tylko 14 rozdziale tego listu do Koryntian pierwszego, kiedy mowa jest o darach ducha, 7-8 razy jest użyte słowo budować. Zabiegajcie o dary, aby budować jeden drugiego. O te, które służą ku zbudowaniu zboru. Zobaczcie, jak jest koncentracja, jaka jest uwaga, słowo skierowane do Kościoła, do ciebie i do mnie. Oto Pan mówi, abyś razem z Nim budował Kościół, budował ciało. Poprzez słowo, poprzez pocieszenie,
które daje Słowo, poprzez mądrość, którą daje Słowo, abyś budował, ale też abyśmy budowali Kościół poprzez dary, które Bóg udziela Kościołowi. W ten sposób, aby Kościół był budowany. Dlatego nigdy nie przeciwstawiajmy, nie rozdzielajmy darów ducha od miłości. Droga doskonalsza to jest miłość, która się przejawia także w darach Ducha Świętego dla Kościoła, bo po to one są dane, aby Kościół był budowany. Ale też jest bardzo ważne, aby budować ciało, budować Kościół poprzez swoją własną postawę, poprzez zachowanie. Biblia mówi w wielu miejscach, Nowy Testament, postępujcie w sposób godny Pana ku wzajemnemu zbudowaniu. Kiedy twoja i moja postawa, nasza mowa, nasze zachowanie, one budują, zachęcają innych i pokazują, popatrz na tego człowieka, jego postawę, chrześcijanina, chrześcijanki, którzy w sposób Boży postępują. Wiecie, czasami wypowiedziane słowa, dobre lub złe, zostają z nami przez całe życie. Odwiedziłem niedawno moich starych przyjaciół, mojego byłego starszego z Ustronia, z jego małżonką, schorowani ludzie. To jest człowiek modlitwy. I kiedy usiedliśmy, kiedy cieszyliśmy się sobą, dosłownie, cieszyliśmy się sobą, mieliśmy czas wspólnej modlitwy, uwielbiania Boga, ale kiedy pewne rzeczy wspominaliśmy, ona mówi tak, pastorze, pamiętam, jak ty powiedziałeś, coś tam była sprawa sprowadzania samochodu, na części go rozbierali, że niby na części, później go to składa. Wiecie, wszystko, żeby ominąć przepisy. I pamiętam, co ty powiedziałeś. To jest nieuczciwe. Ja o tym nie pamiętałem w ogóle. Ale to zostało w niej jako pewne świadectwo. Widzicie, postawa, zachowanie, to, co robimy, czy trzymamy się słowa, czy jesteśmy uczciwi w naszym życiu, jak postępujemy. Trochę kłamstwa nie zaszkodzi, prawda? Tak niektórzy myślą. Ale Kościół jest budowany na Bożych zasadach. Uczestniczy w tym sam Pan, uczestniczą w tym Jego namaszczeni słudzy w szczególny sposób, aby wyposażać i uczestniczy każdy z nas, abyśmy budowali Kościół z tym Bożym standardem. Nie zawsze nam się uda i musimy czasami prosić, Panie, wybacz, przebacz. Ale taki jest kierunek, tak to ma właśnie wyglądać, jeśli chodzi o Kościół. Zachowujcie pokój między sobą, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich, baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Nie tylko w Kościele, ale też tym ludziom na zewnątrz. Tak to Kościół może się budować. I Bóg chce, żebyśmy uczestniczyli w tym budowaniu Kościoła. I kończąc, jest takie piękne świadectwo o zborze w Jerozolimie. Tymczasem, Dzieje Apostolskie 9:7, tymczasem Kościół budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii, i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Zwróćcie uwagę, Kościół budując się, nie czekajmy na jakieś szczególne powiewy. Jeżeli Słowo Boże, Bóg do nas mówi o pewnych rzeczach, pewnych zachowaniach i postawach, zacznijmy to praktykować, w ten sposób postępować. Nie czekając, że inni nam zawsze od razu tym samym odpłacą. Nie.
Tak jak Ojciec daje deszcz na dobrych i złych, daje słońce na dobrych i złych. Ale kiedy powiesz tak, ja chcę stanąć koło mojego mistrza, aby budować z nim, budować jego dzieło, budować jego świątynię. Będę wrażliwy na to, co Bóg do mnie mówi przez słowo bezpośrednio czy przez innych, jeśli trzeba skorygować moje życie. Bo chcę być przygotowany na ten dzień i chcę, żeby jego świątynia była przygotowana na ten dzień, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej. A jeżeli chodzi o bojaźń pańską, to wiemy, że bojaźń pańska między innymi polega na tym, że nienawidzimy, dosłownie nienawidzimy tego, co jest złe, co jest grzeszne. Chciejmy budować dalej. Budujemy, ale możemy jeszcze więcej dać, aby budować jego kościół. Może nigdy nie spotka mnie tu jakaś nagroda, albo niewiele, ale on to widzi, on to zna. I przyjdzie i on powiedział, że odda każdemu według jego uczynków, według jego oddania i poświęcenia. I Bogu za to niech będzie chwała, halleluja. To jest coś wielkiego, że Bóg chce z nami budować swoje królestwo. Zaprasza nas do tego, wzywa nas do tego i będzie nas rozliczał z tego. Tak myślę. Będzie nas z tego rozliczał. Powstańmy, aby się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci za Twój zbór na tym miejscu. Dziękuję Ci za moich braci i siostry. Panie, dopomóż mi, daj mi łaskę, mocy do tego, abym mógł jak najlepiej budować ten zbór. Błogosław każdego z nas. Dotykaj naszych serc głęboko, Panie. Niech Twoje słowo w obfitości mieszka we mnie i w każdym z nas. Dopomóż, Panie, abyśmy podjęli wysiłek i trud, aby słowo Twoje zadomawiało się w nas. Błogosławię Twój zbór, Panie. Oczekuję, Panie, modlę się i oczekuję na Twoje dobre rzeczy. I podczas ewangelizacji młodzieżowej oczekujemy i modlimy się o to i chcemy się modlić. Podczas chrztu, Panie, błogosławimy naszych katechumenów w imieniu Jezusa Chrystusa, nasze siostry. Panie, niech objawia się moc Twoja i łaska Twoja pośród nas dla chwały Twojego imienia. Amen.